Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Zapraszamy dzisiaj na recenzję słuchawek, których rozpakowanie mogliście widzieć niedawno. Są to najnowsze słuchawki firmy Genius, model HS920BT. Są to słuchawki bezprzewodowe, komunikujące się poprzez łącze Bluetooth. Dokładnie Bluetooth 2.1. Czyli wszystkie urządzenia, które są kompatybilne z takim standardem lub obsługują Bluetooth w wyższej wersji, bez problemu połączą się, sparują z takimi słuchawkami i będziemy mogli ich używać razem. Co do samych słuchawek, moi drodzy. Jak widzicie, są naprawdę niewielkie, kosztują też niewiele, ponieważ taka oficjalna cena premierowa w tej chwili to około 90 zł, 80 parę, nawet można je już kupić. Zobaczcie, słuchaweczki są niewielkie, są fajnie wykonane. Ja za chwilkę Wam jeszcze pokażę dokładniej na zbliżeniu. Natomiast 90 zł pewnie za jakiś czas będą kosztowały poniżej 80. Jest to świetna cena jak za takie słuchawki, które bez problemu sparujemy z telefonem, z innym urządzeniem mobilnym. Mamy tutaj panel sterowania, którym możemy zarządzać podczas użytkowania. Bez wyjmowania telefonu możemy na przykład przerzucać utwory, robić głośniej, ciszej, odbierać rozmowy, ponieważ te słuchawki mają też wbudowany mikrofon. To się bardzo przydaje, ale o tym też za chwilę. Ale wracając do ceny. Nawet 90 zł za takie słuchawki, jak dla mnie rewelacja. No i przede wszystkim grają też fajnie, ale o tym też powiem. Teraz zrobimy sobie jeszcze szybką przymiarkę, zanim zobaczycie je dokładniej. One mają regulację bardzo fajną, mają aluminiowe elementy, dlatego to wszystko działa bardzo fajnie. Generalnie są bardzo, bardzo lekkie, ważą około 100 gram, tak więc na głowie ich praktycznie nie czujemy. No dobrze, ja je sobie troszeczkę tutaj doregulowałem i zobaczcie. Zakładamy sobie te słuchaweczki, możemy wyjść spokojnie na spacer, nawet możemy sobie pojeździć na rowerze. Te słuchawki co prawda nie trzymają się głowy jakoś super mocno, ale jeśli jeździmy po mieście, po drogach rowerowych w miarę spokojnie, to nie ma ryzyka, że spadną. Są to oczywiście słuchawki przeznaczone dla osób uprawiających sporty ekstremalne, ale do takiego normalnego użytkowania, jak właśnie spacerowanie, ewentualnie bieganie, spokojna jazda na rowerze, jak najbardziej mogą być. Same w sobie trzymają się nieźle, ponieważ jeśli zrobię ruch w dół, czy jakiś taki bardziej dynamiczny na boki, to słuchawki nie spadają, tak więc pod tym względem nie jest źle. Jeśli chodzi o dopasowanie do uszu, zobaczcie za chwilkę te gąbeczki, które kryją 40 mm membrany. Natomiast te gąbeczki są bardzo miękkie, nachodzą na uszy, ale bardzo fajnie się do nich dopasowują, wpasowują. Dzięki temu ten dźwięk słyszymy tak bardzo blisko ucha, a sam dźwięk jest też naprawdę bardzo, bardzo dobry. To by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp. Widzieliście ich przymiarkę. Teraz zobaczymy je sobie dokładniej i powiem o innych ich cechach. Zapraszam do oglądania. Nie wszyscy z Was zapewne widzieli rozpakowanie, dlatego przypomnę podstawowe informacje. Te słuchawki mają 40 mm neodymowe membrany, które dają całkiem niezły dźwięk. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, stosunek sygnału do szumu wynoszący około 85 dB, impedancję 32 Ohm. Dostępne są w 5 kolorach, m.in. takie klasyki jak czarny i biały. Są też niebieskie, różowe i takie jak ja mam tutaj, takie zielonkawe. Wbudowana bateria wystarcza na plus minus 8 godzin słuchania muzyki bądź rozmowy. Ponieważ te słuchawki mają też wbudowany mikrofon, możemy przy ich pomocy odbierać telefony, prowadzić rozmowy, rozłączać się i jeszcze kilka innych rzeczy. Jest fajny panel sterowania, to zobaczcie za chwilkę. Natomiast ładowanie trwa około 3 godzin poprzez dołączony kabelek do zestawu, który ma wejście mikro USB tutaj, a po drugiej stronie pełne USB. Generalnie te słuchawki możemy naładować każdym kablem od smartfonu, nie ma z tym problemu, to jest właśnie uniwersalne rozwiązanie. No dobrze, przechodząc dalej. Powiedziałem na wstępie, żeby korzystać z tych słuchawek, nasze urządzenie musi obsługiwać Bluetooth w wersji przynajmniej 2.1 protokołem EDR. Słuchawki obsługują takie protokoły jak A2DP, czyli transmisja muzyki stereo do słuchawek bezprzewodowych, bezprzewodowo, AVRCP, czyli sterowanie głośnością słuchawek z poziomu naszego telefonu, no i też odwrotnie, można sterować telefonem z poziomu słuchawek, a kompatybilne są z urządzeniami takimi jak smartfony, tablety, iPady i iPhony. Co do zastosowanych materiałów, to jest ważne w słuchawkach, moi drodzy, ponieważ one muszą być lekkie i wytrzymałe, szczególnie takie słuchaweczki Bluetooth. Tutaj mamy bardzo fajny kompromis, ponieważ mamy aluminiowe elementy. To wszystko jest w plastikowym pałąku, który jest dość wytrzymały, dość odporny też na rozciąganie. Jeśli sobie regulujemy na maksymalny stopień, to myślę, że bez problemu dopasują się do każdego użytkownika mimo wszystko. Ten pałąk, jak widzicie, jest dość elastyczny, nic się z nim nie dzieje. Sama regulacja jest bardzo wysokiej jakości. Możemy bardzo precyzyjnie wyregulować sobie rozstaw, wyraźnie czujemy te ząbki.
i pod względem regulacji nie mam żadnych zastrzeżeń. Sam pałąk jest bardzo fajny, jest to takie gumowane tworzywo, miękkie w dotyku. Tutaj nie mamy żadnej poduszki, żadnej gąbki, a nie jest to potrzebne, ponieważ słuchawki są tak lekkie i tak fajnie leżą na głowie, że w tym miejscu nie jest potrzebne żadne wypełnienie. Natomiast zobaczcie, te muszle mamy bardzo fajnie wypełnione, jest to mięciutkie. Przy najmniejszym nacisku się ugina, dlatego te nauszniki dopasowują się świetnie do naszych uszu, przylegają bezpośrednio do uszu, ale oczywiście nie cisną ich, nawet jeśli mamy je kilka godzin na głowie, to nie czujemy ich wagi, nie czujemy żadnego nacisku po bokach. To jest też bardzo ważne. Na komfort te słuchawki ode mnie dostają bardzo wysoką ocenę. Zostałe elementy. No zobaczcie, tutaj mamy troszkę plastiku, też plastik utrzymujący metal. A z tej strony, moi drodzy, panel sterowania. Panel sterowania prosty, ale bardzo fajny. Ponieważ tak, tutaj mamy przycisk wielofunkcyjny. Zauważcie, że jest on specyficznie wyprofilowany, tak żebyśmy na jego podstawie mogli znawigować bez patrzenia, gdzie mamy głośniej, ciszej, gdzie mamy przerzucanie utworów. I po prostu dotykamy palcem na słuchawce, wyczuwamy ten przycisk i co nim możemy zrobić? Przede wszystkim, jeśli go sobie długo przytrzymiemy, możemy przejść w tryb parowania z urządzeniem. Urządzenie najpierw się włącza, a jeśli tak szybko miga, to mamy tryb parowania. Możemy je także wyłączyć, włączyć ponownie, rozpocząć i spauzować odtwarzanie utworu, a także odebrać i zakończyć rozmowę telefoniczną. Wszystko tym wielozadaniowym przyciskiem. Zamiast te przyciski u góry. To jest oczywiście przycisk głośniej, ciszej. Jak działają, posłuchajcie. A te przyciski dolne przerzucają nam utwór do przodu lub do tyłu. Wszystko sprawdza się bardzo dobrze. Oczywiście możemy sterować słuchawkami z poziomu telefonu, a jeśli na przykład telefon mamy schowany, to wystarczy użyć tego panelu sterowania, który działa bardzo dobrze. Pokażę Wam teraz jeszcze, jak to parowanie się odbywa. Generalnie, jeśli urządzenie sobie raz zapamiętamy, to nie ma potrzeby drugi raz parowania go. Ok, włączymy tylko Bluetooth. I jak słyszycie, słuchawki zapiszczały, czyli połączyły się. Ok, zobaczcie, jak działa to sterowanie. Maksymalny poziom głośności. Utwór możemy spauzować. Wznowić odtwarzanie. Przełączyć do przodu. I cofnąć. Jeśli by w tej chwili zadzwonił telefon, wystarczy nacisnąć play, aby odebrać połączenie. Mikrofon, moi drodzy, ukryty jest tutaj, przy tym porcie do ładowania. Powiem Wam, że przetestowałem te rozmowy telefoniczne i działa to całkiem dobrze. Rozmówca słyszy nas nieźle, my jego w słuchawkach słyszymy wręcz bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o jakość muzyki, jak na takie małe słuchaweczki, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście jak na takie tanie. Jakość dźwięku jest według mnie bardzo zadowalająca. Mamy naprawdę mocne, wyraźne basy i świetne tony średnie. Troszeczkę gorzej jest z górą, ale to w większości tanich słuchawek występuje ten sam problem. Natomiast jeśli sobie te nauszniczki dobrze dopasujemy do uszu, także dźwięk będzie bezpośrednio dochodził do wnętrza naszych uszu, te słuchawki grają głośno, donośnie i całkiem wyraźnie. Więc pod względem dźwięku za taką cenę nie mam się również do czego przyczepić. Ale moi drodzy, słuchanie muzyki to jedna rzecz, natomiast jeśli lubimy grać na naszym telefonie, też te słuchawki bardzo fajnie się do tego nadadzą. Ponieważ jeśli gramy, wszystkie efekty specjalne, muzykę z gry słyszymy bardzo dobrze w naszych uszach. Gra się po prostu świetnie. Tak więc, moi drodzy, podsumowując, testy słuchawek Genius HS920BT, moim zdaniem to świetny produkt. Adekwatna cena do wykonania to możliwości. Dźwięk płynący z tych słuchawek jest naprawdę bardzo, bardzo dobry jak na taką cenę. Bateria trzyma dość długo, bo do 8 godzin, tak więc wystarczy jedno ładowanie dziennie, aby tymi słuchawkami się po prostu cieszyć. Są bardzo lekkie, bardzo wygodne. Ja generalnie za tą cenę nie widzę w nich żadnych wad. Tak więc, jeśli lubicie gadżety mobilne, jeśli lubicie słuchać muzyki z telefonu, nie lubicie kabli, to je bardzo serdecznie polecam. Naprawdę udany produkt Geniusa. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!